tym arku Menma, choć tak naprawdę jego prawdziwego imienia nie znamy, stracił pamięć. W tej krótkiej, trzyodcinkowej historii nasi bohaterowie postarają się pomóc mu w odzyskaniu wspomnień. Wiem, że wielokrotnie to mówię przy filerowych arkach, ale ponownie Sakura zyskuje w nich. Widać, że próbuje być medycznym ninja. Praktykuje to. Rozwaliło mnie też to, jak Naruto przyprowadził jakiegoś gościa, który leżał w wodzie, a Sakura na to powiedziała: "Topielec?" Na co Naruto: "To on ma na imię Topielec? Nie wiedziałem, że go znasz." Śmiechłem na głos, jak to zobaczyłem. No i w końcu spoko wyglądało to, jak Naruto dostał boosta do szybkości, bo ten nieznajomy grał na flecie. Bardzo mi się ta animacja podobała. Minusów nie zauważyłem, niewiadomych również, a odcinek oceniłem na 6,5. Fajnie Neji był podejrzliwy od początku do tego Menmy, sprawdzając jego zdolności, było widać, że zauważył jego szybkość i zwinność, dlatego go przetestował. Równie dobre było to, że chłopaki chcieli pomóc ludziom w wiosce i po prostu zostali, budując mury całkiem sami, przez co zdobywali zaufanie ludzi, którzy im pomagali. Bardzo dobrze, że przygotowali się na to wszystko, a nie czekali na atak, by być zaskoczonym. Później też było widać czujność wszystkich, bo zauważyli światło dochodzące z lunety, poinformowali się szybko i od razu zareagowali. Podobało mi się to. Tak samo jak to, jak na końcu leje się gęsto krew z Menmy. Z minusów to Tsunade oczywiście coś tam podejrzewała, że Menma może mieć coś wspólnego z wioską dźwięku Orochimaru, ale puściła tam trzech geninów. A czemu? Bo Naruto chciał. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinkowi dałem 7,5. Minusem jest to, że w poprzednim odcinku krew się lała ostro, a tutaj wygląda, jakby się lekko skaleczył, za to fajnie Menma przywalił kopniaka gościowi z tyłu. Podobało mi się. Fajnie też on podszedł Konoszkę, udając, że stracił pamięć po to, żeby ich zwerbować i pokonać swoich kompanów, którzy byli źli. Końcówka była dość smutna, Naruto był zdruzgotany śmiercią Menmy, który wysadził się w powietrze, żeby ratować wioskę. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 9. Ocena tego arku w zaokrągleniu to 7,5 i szczerze mówiąc jest on bardzo dobry. Minusów rażących jakiś nie ma, za to prawie dałem dychę ostatniemu odcinkowi, ponieważ smutny finał w filerach jest bardzo nietypowy, a ten nie dość, że był smutny, to realnie było mi szkoda Menmy, bo przez te 3 odcinki zdążyłem go polubić. W dodatku sam chciał poświęcić swoje życie dla dobra innych i to nawet nie dlatego, że nie chciał żyć czy coś, a po prostu ktoś musiał to zrobić, więc wysadził się w powietrze. Naprawdę nieźle. Ale co tam jakiś wybuch kopalni od środka? Ja to bym wolał zobaczyć wybuch subskrypcji na moim kanale. Kabum!